Drogie panie i szanowni panowie, melduję posłusznie, że sprawy mają się następująco. Otóż wczesnym rankiem wyjechaliśmy ze Sztokholmu i jedziemy na szwedzką północ. I jak tam będzie? No jak to jak będzie? Będzie bombowo. Zresztą sami zobaczycie. Stopy dumnie stawiam na ziemi, przywiózł i mnie. A po co mnie tu przywiózł? No to już za chwilę zobaczycie. Więc co na tej wyspie kiedyś było? No twierdza, fortyfikacje, zimna wojna, lęk przed Sowietami i kompleks z 50. lat, kompleks militarny. No bardzo podobna historia jak na wyspie Wis. Zresztą nieco to podobnie wygląda. To taki Wis po zlodowaceniu, bo to wszystko już nie działa. A jak się jeszcze można w pokojowych zamiarach oprzeć o armatę, to świat wygląda zdecydowanie przyjemniej. Nie dotyczy tutaj, nie zjeżdża się na nartach, ani się na nartach nie biega. To wszystko tutaj jest i to wszystko tutaj na was czeka. I powstało to, co teraz widzimy. To jest ogromne. Ci żołnierze przed chwilą stąd wyszli. Mamy skandynawski, szwedzki pewnie tytoń do rzucia. Mamy faję. No i mamy tam nawet pana w uniformie, który sobie drzemie. To miejsce, ten kompleks restauracyjno-hotelowy nazywa się Hegakusten. Bardzo dobre. A to... Wyśmienite. Naprawdę wyśmienite. No i lokalne piwko, również Hegakusten. Zobaczcie, to wszystko niezwykle do siebie pasuje. Można, można. To Pelle Abergsgarden. To jest nasz budynek. Zwróćcie od razu uwagę na jego kolor. Rybacy używali również rybiej krwi i rybich wnętrzności. Nawet w mróz, żeby się wykąpać, trzeba przejść stamtąd tutaj w czapce. Na zwieńczenie dzisiejszego dnia będziemy mieli polarne party na zewnątrz. Tradycyjną szwedzką rzecz zrobioną z czegoś takiego, co w każdym szwedzkim sklepie, nawet najmniejszym, w najbardziej odległej dziurze kupić można. Z konserw. Jedna z tubki, druga z puszki. Kales. To się nazywa gubröra, czyli mieszanka starego człowieka, rodzaj pasty kanapkowej. Dobra, za chwilę i teraz muszę wytrzeć lewą łapę. I co teraz? Dodać. To jest... Nie żałować tego. I heard that also very traditional is some kind of snack which I prepared. Yes. Gubröra. Good pronunciation. Very good pronunciation. Very, very good. But it was first gubröra in my life. So you have to tell me, is it right or not? Uh-huh. Yeah. How it taste? Perfect. Like original. And absolutely. Really lovely. Very nice. Is it? Yes, really tasty. So, I'm half of Swedish right now. Yeah. Yes. You can put some alcohol. Absolutely. If it's very cold. Yes. Absolutely. You can absolutely. Yes. There is.